Ale zanim przejdziemy do dzisiejszej sesji, bardzo bym chciał, żeby ktoś przypomniał nam, co działo się na ostatniej sesji. Wszyscy patrzą na Anię. Ja powiem tak, jakbyś te sesje wrzucił na YouTube'a, byłoby łatwiej. Point accepted. No, ale wydaje mi się, że zaczęło się od tego, że wyszpiegowaliśmy złego pana X, że nadchodzi dzień rozrachunku i że będzie dostarczane coś do doków. No więc poszliśmy tam i okazało się, że dostarczane tajemnicze coś do doków to jest dużo broni. Podpaliliśmy, wysadziliśmy wszystko w cholerę. Wzbudzając głęboką irytację pana X, natomiast nie dowiedzieliśmy się jeszcze wtedy, co on w ogóle chciał z tym zrobić, no bo przecież po co nam takie informacje. Ale potem udało nam się wykminić, że we wszystkich miejscach, w których pan X wszczynał swoje jakieś brzydkie rzeczy, jak się to nałożyło na mapę, to wychodził bardzo ładny pentagram. O ile ktoś umiał rysować. Tak. No właśnie. Zaczynając od tego. Tak. Centrum tego pentagramu znajdowało się w miejscu, w którym miał się odbywać konwent technomagiczny. Tak? Coś takiego? Tak, tak, tak. Kongres technomagiczny, tak. Kongres, nie, konwent. No i ten, na którym to kongresie pan X miał być obecny. Ustaliliśmy, że to jest w takim razie jakiś bardzo brzydki rytuał o bardzo dużej skali. Próbowaliśmy uzyskać pomoc od Marleya Ridleya, wielkiego mistrza zakonu konserwy, który nam nie pomógł, bo nie. Ja tam mogę wtrącić. Teraz sobie pomyślałem. Wielki mistrz konserwy. A czym zajmował się pan X? Konserwami. Przypadek? Nie sądzę. O mój Boże. To wszystko było zaplanowane. Wszystko się normalnie zazębia. Tak. I co? Udało nam się ustalić, że rytuał wymaga tak jakby rozlewu krwi na każdym z ramion pentagramu. I udało nam się zesłać bardzo straszne sny na mieszkańców Jaskun Town z pomocą spirytystów z połowy miasta. Nie były bardzo straszne, bo nie chcieliśmy właśnie ich wystraszyć, nie chcieliśmy, żeby wpadli w panikę. No w panikę nie, ale to było takie, no siedź w domu i nie rozlewaj krwi. Stay the fuck home. Dokładnie. Tak. Spirytyści z całego miasta, łączcie się, nasłaliśmy sny na przodkowie mieszkańców dekanu, narobili rabanu. I tak, i potem poszliśmy na kongres. Bo to demon miał wyjść. Demon miał wyjść, duży demon. I opętać maga. Tak, pierwszego, i nie go znajdzie. Dokładnie, pierwszego, którego znajdzie. X, czy któregoś z nas, jeżeli się tam znajdziemy bliżej. Tak, więc jedynie Hamstry był bezpieczny. No, i znaleźliśmy go w kanałach i wysadziliśmy kibel. Nie jeden. Dzięki urządzeniom wybuchowym skonstruowanym przez naszego technomaga udało się wysadzić pion kanalizacyjny i ewakuować okolice dzięki temu. Jakby nie jestem z tego dumny. Piszę sobie uważam, tego do CV. Wspaniałe. I co? I rytuał się nie udał panu Terionowi, czy jak mu tam w końcu było, bo w Jaskun Town faktycznie nie doszło do krwawych zamieszek i zły demon nie wyszedł i biliśmy się, strzelaliśmy, tłukliśmy go krzesłem, goniliśmy go i dopadliśmy go. Po pokoiku. Tak. Dopadliśmy go i co? I pokonaliśmy. Tak, udało wam się złapać i oddać w ręce władz pana X slash
już nie pamiętam jego wszystkich aliasów, imion, nazwisk. A gdzieś mam zapisane, tylko... Ja też mam, tylko w innych notatkach, które mam teraz otwarte, więc mi trochę poleciało.